Dwa. Siemanko, siemanko, witamy Was w kolejnym odcinku Piaskowej Burzy. Tym razem na pokładzie mamy gościa specjalnego. Siema Maciej. Cześć wszystkim. Maciej Grudol, nasz jeden z eksportowych graczy biało-czerwonych. Obecnie przebywa w Warszawie, habilituje się, a o tym pewnie powiem Wam trochę więcej za chwilę. Tematem dzisiejszego live'a będzie charakterystyka par, z którymi zmierzą się biało-czerwoni w Tokio. Na pierwszy ogień będą wlatywać Nicolai Lupo i Tolle Winkler. Natomiast zaczniemy sobie od kilku newsów z prawdziwego świata, standardowo. No i może o tym trochę zacznie Łysolek, bo właśnie przebywa na rynku w Cieszynie. Co prawda na obiedzie, a jeszcze nie na boisku, ale myślę, że zaraz właśnie będziesz podbijał tę cieszyńską plażę. No miejmy nadzieję. Dzisiaj startuje pierwszy turniej z cyklu Plaża Open. Właśnie w Cieszynie. Piątek, więc eliminacje. W sumie mamy bodajże 37 bądź 6 par, chyba jeszcze jedna się cofała wczoraj. Także no, eliminacje oczywiście z tym pucharowym. Ja dzisiaj swój pierwszy mecz gram o 15. No i od Późno. około dosyć późno. Zaskakujące, bo to jeszcze będzie przedostatnia runda. To nie będzie runda o wejście. Także dosyć późno, co ciekawe, już o 14:20 chyba będą pierwsze mecze o wejście do głównego. Więc nie mam pojęcia, dlaczego tak się wydarzyło, no ale postaram się zrobić swoje i wejść do głównego. A na naszej drodze nie kto inny jak Bartek Sobstyl. Jeżeli wszyscy meczu o awans się spotkamy, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A Kurde, no jeszcze to jedna ciekawostka. Bartek ma jeszcze. No. Jeszcze jedna ciekawostka. To będzie pierwszy turniej rozgrywany z systemem hybrydowym, także Modified Pool Clay na naszym beachballu. Więc no, zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że to akurat na plus, bo ta Brazylijka trochę robiła się nudnawa w pewnym momencie. Tym bardziej jak te rozstawienia par od 1 tam do 8 są zawsze takie same od wielu lat praktycznie i często te mecze ćwierćfinałowe były po prostu identyczne na każdym turnieju. Więc myślę, że tutaj jak jest losowanie, to zawsze trochę smaczku może temu dodać. Także myślę, że to akurat na plus. A co do Bartka, no to szkoda, że trzeci weekend pod rząd i trzeci weekend będzie jechał do domu przedwcześnie. No ale. Ale już taka jego rola, no. Czyli Jest ja to będę panem jego, tego nigdy nie nie wiadomo. wiadomo. Gramy grupy 4, pierwszy z czwartym, drugi z trzecim. Wygrani grają pierwsze miejsce, przegrani grają trzecie miejsce. Z pierwszego miejsca awans bezpośrednio do ćwierćfinału. Drugiego i trzeciego miejsca awans do barażu, czyli 1/8. No i te drugie i trzecie miejsce bodajże będą dolosowane do tych miejsc pierwszych. Także no tutaj będzie troszeczkę inaczej. No i z tego, co analizowałem z Jankiem, to dosyć korzystne dla tych par niżej rozstawionych, no bo w rzeczywistości nadal możemy przegrać jeden mecz i pograć, a nieco niekorzystne dla tych pierwszych dwóch, trzech, może czterech par, które w ćwierćfinale, jak im się powinien noga, no zajmują piąte miejsce, gdzie w Brazylii to nie występuje. A kiedy są ćwierćfinały? Niedziela czy jeszcze W niedzielę sobota? chyba. Tak, z tego co wiem, to Ciekawe. będzie niedziela rano. Także Okay. no To już trochę nie będzie inaczej niż opcji na chyba Worldtourze, czterech nie, meczów. Rudy? No, tam już generalnie więcej dni, to wiadomo, że jest inaczej. Bardziej Tak. zastanawiałem w porównaniu do Brazylijki, no bo tu jednak w Brazylijce grałeś trzy mecze, jeżeli wygrywałeś wszystko w sobotę, tak? I potem w niedzielę miałeś tylko w sumie półfinał, finał, a tak? Więcej grania jednak dla tych najlepszych par będzie się przenosiło na niedzielę. No to w sumie dobrze, no. Lepsze mecze będą w niedzielę, jakby więcej No tego tu najwyższego poziomu. więcej bardzo mięsa. dobra informacja dla mnie, no bo nie będzie możliwości grania czterech meczów w sobotę, co było dosyć zabójcze. No ten czwarty mecz to naprawdę dogorywanie, więc no, zobaczymy, jak to wyjdzie. No tak, fajnie, rozkłada się to 3 i 3, nie? Więc w sumie okej. Nie wiem, na ile to Tak jest. wydłuży ten dzień niedzielny, ale w sumie jak ma się dużo boisk, to nawet 3 to powinno wystarczyć. Rudy, czemu jesteś w samochodzie, a nie na turnieju w Rwandzie, gdzie właśnie dwie gwiazdki się odbywają? No niestety, po tym turnieju w Rosji i tej kontuzji okazało się, że jakby bez zabiegu się nie uda wrócić. Znaczy się można było, bo to niektórzy wracają na samej rehabilitacji, ale wiadomo, nie jest się już wtedy w pełni sprawnym. Także za tydzień, w sobotę, czeka mnie operacja rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. No i potem zacznie się poważniejsza rehabilitacja. Na chwilę obecną w sumie siłownia. Dosyć dużo mogę robić, bo właśnie jestem mobilny. Te kolano wiadomo nie jest stabilne, ale oprócz tego wszystko jest ok.
Więc ćwiczę na siłowni, wzmacniam tą nogę, pracuję z rehabilitantem i działamy do tego, żeby jak najlepiej się przygotować pod ten zabieg. No a później już właściwie od przyszłego, za dwa tygodnie zacznie się taka poważna rehabilitacja. Co oznacza, że jestem wyłączony na jakieś powiedzmy 9 miesięcy jeszcze do takiego pełnego powrotu. Także niestety na chwilę obecną trochę więcej wolnego czasu, trochę inne zajęcia, no ale dzięki temu mam przy okazji czas pogadać. No, są plusy. Jeden to rozmowa, dwa, no ten sezon też nie jest jakiś obiecujący w te eventy. Jest kilka może większych imprez, jak Igrzyska Mistrzostw Europy, ale reszta to trochę posłucha, można powiedzieć, więc te 9 miesięcy licząc od teraz, jak mamy lipiec, no to właśnie idealnie się wstrzelić w początek kolejnego sezonu, ten szczyt i kto wie, może właśnie to będzie dobre, żeby teraz to zrobić, a nie czekać jeszcze kilka lat na tę rekonstrukcję. Nie, no tak, jakby jeśli chodzi o moment, no to ta Rosja to powiedzmy była taka najmniejsze zło, bo to, co było do zagrania w tym sezonie takiego większego, to już właściwie minęło. Gdzieś tam począwszy od tej bańki w Cancun i pozostałych turniejów takich czterogwiazdkowych, teraz wiadomo Igrzyska, więc te najwyższe turnieje jakby nie odbywają się, no, a później faktycznie tylko te Mistrzostwa Europy, no i gdzieś tam jakiś ten World Tour finał, który też w sumie do końca nie wiadomo, w jakiej będzie formule, czy to będzie tak, jak było chociażby rok temu, tak, jako normalny turniej, czy faktycznie tylko w ten. Z tego, co wiem, tam wciąż trwają rozmowy i nie ma pomysłów. Wciąż nie wiedzą. Tak, wciąż nie wiedzą, ale to dosyć jakby popularne sytuacje w ostatnie czasy w FIVB, bo z tego co wiem na przykład odnośnie przyszłorocznego systemu rozgrywania turniejów też co miesiąc właściwie jest inna informacja, więc... Jak będziesz coś wiedział, koniecznie musimy wejść na live, bo to będzie na pewno, może być przełom, a może być kontynuacja tego, co jest, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aczkolwiek też nawiązując do działań FOB, tak jakby jest mało turniejów w całym sezonie, to w ten weekend dzieją się aż trzy. Sofia, Rwanda i trzeci mówiłeś, że jest gdzie? Belgia, ale nie powtórzę i teraz nazwy miasta. Okej. Okay. Czy wszędzie mamy swoich reprezentantów, czy tylko w Sofii i w Rwandzie? Sofii na pewno, a w Belgii nie umiem powiedzieć. Nie wydaje mi się, chociaż nie wiem, bo z tego wiem, chyba Kałuża grał w Sofii, tak? Chyba tak. Grał w Sofii, no to raczej to nie kojarzę, żeby ktoś grał w Belgii z Polaków, ale też nie wszystko wiem. Okej. Nie sprawdzałem, szczerze mówiąc. Spoko, na pewno będziemy chcieli w niedzielę krótko podsumować wszystkie te wydarzenia, także już teraz wam mówimy, żebyście byli z nami. Tymczasem przechodzimy do właściwego tematu naszego live'a, bo zbliżają się Igrzyska. Tak naprawdę został tydzień i trochę, powiedzmy 9 dni do pierwszych spotkań naszych reprezentantów. Co prawda te pierwsze odbędą się z parami mniej wymagającymi. Właśnie przed chwilą z chłopakami przeglądaliśmy ten terminarz, uzgadniliśmy, które mecze są pierwsze, ale faktycznie Kanty gra pierwszy mecz z Japończykami, Fijał z Marokańczykami. Więc te mecze na pewno nie będą super wymagające. Jednak potem już czekają po dwie dobre pary w każdej grupie i właśnie na pierwszy rzut chcielibyśmy tą grupę Kantego prześwietlić. I tutaj mamy pary Nikolaj Lupo, czyli Włosi, wicemistrzowie olimpijscy oraz Tole Wickler, Niemcy, wicemistrzowie świata, więc będzie z kim grać. I tak jak powiedziałem wcześniej, na pierwszy ogień lecimy z parą włoską. Rudy, myślę, że chyba ty najwięcej możesz nam powiedzieć o tym duecie. Byłeś na turze, nie wiem, czy miałeś okazję z nimi grać, ale na pewno wiele razy widziałeś ich z bliska i znasz ich charakterystykę. Tak, to jest bardzo, zdarzyło mi się oczywiście z nimi grać. No niewygodna para, o czym też chociażby się Kanty z Włoszkiem przekonali ostatnio, co prawda po kontrowersjach, ale jednak. Wiadomo, że ta para bardzo mocno jakby opiera się na tym, co gra Nikolaj. Tam Lupo oczywiście jest, a inaczej może potrafi bywać bardzo skuteczny w tym swojej grze. Ta gra może jego w ataku nie jest specjalnie gdzieś tam efektowna, ale na pewno jest efektywna. Ma duży przegląd pola. Gdzieś tam te zagrania maksymalnie opóźnia do tego momentu, w którym faktycznie jest pewny co zagrać. I na to też trzeba na pewno pilnować, żeby mu się za bardzo nie pokazywać gdzieś w obronie. Ale jednak przede wszystkim o tym, czy wygrywają, czy przegrywają, decydują ekstra punkty od Nikolaja, który to na zagrywce, czy przede wszystkim na bloku jednak potrafi zrobić bardzo dużo, nawet tak trochę sobie żartujemy z tej pary, że w sumie Lupo tak gra, bo gra, a to jest tylko i wyłącznie takie czekanie, aż Nikolaj w końcu coś zrobi więcej, bo powinien zrobić, żeby oni spokojnie wygrywali, czy to jakiś właśnie as, czy gdzieś tam na bloku i często tak potrafią wygrywać te mecze takimi dwoma, trzema punktami, gdzieś tam na przewagi, na zasadzie trzymania swojego side-outu i gdzieś tam szukania tej pojedynczej dwóch akcji, której gdzieś zyskują przewagę.
No właśnie, Nikolaj chyba kiedyś dostał nawet nagrodę najlepszego zagrywającego o tej FOB, z tego co pamiętam, rok, ale wiem, że była tam jakaś dyskusja, czy to były też Mistrzostwa Świata i pamiętam, jak wtedy chodziłem sobie po tym obiekcie i były wyświetlane takie statystyki, kto najwięcej asów zdobył i tak dalej, to był gdzieś środek turnieju, to wiem, że on był wtedy na pierwszym miejscu. No i widzieliśmy wiele razy na meczach, że faktycznie tą zagrywką z góry potrafi strzelić. Chyba tam pod 9 dych lekko, co? Kopie. No to jest, ta zagrywka jest mocna i też potrafi być bardzo kierunkowa. Ostatnimi czasy tak mniej regularny z tej zagrywce, mam wrażenie, ale nadal wiadomo, ma to coś i potrafi gdzieś tam jedną, dwoma zagrywkami w każdym secie zagrozić, zrobić bezpośredni punkt i gdzieś tam być na prowadzenie, które potrafią bez problemu utrzymać. Co można powiedzieć o Lupo, to z pewnością to, że wiele zagrań gra przez środek. Mówię o jego ulubionym miejscu, z którego atakuje. Co, no właśnie, jak się do tego podchodzi, bo to nie jest jakby super rzadkość, ale też nie ma raczej takiej drugiej pary na turze, która gra 90-80% akcji przez ten środek, a o nim można tak powiedzieć, że to jest to jego z pewnością jedno z ulubionych zagrań. Tak, bo tą grą przez środek zyskuje jakby taką możliwość grania bardziej kątowo, ma więcej tych miejsc w momencie, w którym i tak te ataki nie są specjalnie ostre. On nie gra jakichś takich bardzo ostrych kierunków faktycznie atakami, no to w momencie gdzieś tam plasów, tych takich powiedzmy krótkich zagrań zaraz za siatkę, to będąc grając ze środka, jednak ma się to możliwość grania tego lewo-prawo, gdzieś tam dalsze kierunki w ataku. I jest to na pewno dosyć ciężkie do przewidzenia. Szczególnie, że nie wolno mu za szybko ruszyć, bo to jest zawodnik, który potrafi bardzo fajnie widzieć, bardzo fajnie potrafi na każdy swój ruch zareagować. Co też ma trochę, to też jest tego trochę minusem, bo w momencie, w którym z kolei się nie pokazuje, mu raczej się zostaje gdzieś tam na pozycji zero, gdzieś tam stara się o to, żeby jak najdłużej się wahał, potrafi też nawet zagrać takie piłki jak gdzieś w siatkę, bądź też w ostatniej chwili te plasy nie są takie skuteczne, także jest to zawodnik, który lubi czekać, aż zobaczy ruch, ale w momencie, kiedy tego ruchu nie ma, to nie jest specjalnie, jakby no sam z siebie oczywiście znajdzie jakieś wolne miejsce, ale na pewno wtedy jest zdecydowanie mniej skuteczny. Więc takie zdanie bardzo, no raczej taktyczne i raczej cierpliwe po prostu. Nic specjalnego, nic ciężko na niego wymyślić. Czasem można, wiadomo, gdzieś tam spróbować odskoczyć od bloku lewo-prawo, ale generalnie trzeba się pilnować przede wszystkim cierpliwie, to na pewno do Lupo trzeba podchodzić. Co ciekawe, wczoraj miałem chwilkę, żeby przeanalizować sobie mecz Kantego i Łośka na nich w Rio, w tej rundzie Lucky Loser. Jest ten mecz już dostępny? Gdzie ty go widziałeś? Na YouTubie, pierwsze co się wyświetla. Tak? Tak. No i zrobiłem sobie taką bardzo prostą statystykę. I Lupo w ataku 65% piłek grał miękko. Dla porównania, jak wysoki to jest wynik, z drugiej strony mieliśmy Łośka, który grał 23% tych piłek miękko. Także no, zupełnie inne charakterystyki. No i czapki z głów, że na takim poziomie jest w stanie kończyć tak dużo piłek, grając plasem tak naprawdę. Tak, to prawda. Właściwie gra trochę jak zawodnik, który ma 1,85 m. I tak właściwie jak się go obserwuje na boisku, można by odnieść wrażenie, że generalnie jest to niski zawodnik, a właściwie ma, o ile się nie mylę, 1,93 m. Tak, ale 1,85 m to nie jest niski zawodnik, bo ja mam tyle. A, to tak. Chciałem powiedzieć niższy. W poprzednim odcinku mówiłeś, że to karzełki. Jak przy takim... Wszystko zależy od rozwoju meczu, tak? To prawda. Mecz 93 to wieżowiec. W każdym razie jak na obrońcy na pewno nie należy do najniższych obrońców, a jednak tego tak specjalnie w ataku gdzieś nie widać. Raczej właśnie się opiera na tych plasach, raczej... No nie jest też demonem pracy na siłowni, z tego co słyszałem, więc to też może się pokazywać w turnieju, ale no jak widać nie przeszkadza mu to specjalnie. Gdzieś tam te braki, lekkie braki motoryczne gdzieś tam w skakaniu, bo nadrabia to na pewno z znakomitym przeglądem pola, także... A Nikolaj ile ma wzrostu? Oj, nie umiem tak powiedzieć. 3 bodajże. No, tak bym strzelał, że ponad 2 parę centymetrów. No i bardzo długie ręce z tego co tak też go charakteryzuje i faktycznie jest wysoko w tym ataku, raczej zdecydowanie bardziej fizyczny zawodnik. Jasne. Michał, zapewne śledzisz, masz otwarte, bo nie mam podglądu na Twitchu, te wyniki. Chcielibyśmy teraz pewnie trochę tak, powiedzieć o tym, że... Tak,
że można o ich grze powiedzieć wiele różnych aspektów odnośnie techniki, taktyki gry, natomiast z pewnością mają jeszcze jedną umiejętność, potrafią, wiedzą jak wygrywać duże imprezy. Wiele razy mistrzowie Europy, bodajże 3. Rudy, potwierdzasz? Oj, nie jestem najlepszy w zapamiętywaniu, okay. Ale na pewno jeżeli mówisz Nicolai Lupo, to masz w głowie, że to jest para, która potrafi nawet przez cały sezon niespecjalnie się gdzieś pokazywać, a nawet przykład zagrać bez cały sezon bez medalu, a jednak na tych najważniejszych imprezach zawsze są groźni, także to faktycznie oni bardzo dobrze mentalnie potrafią się przygotować pod te najważniejsze imprezy i te takie decydujące mecze przychylać gdzieś tam na swoją korzyść. Tak, no z pewnością wielokrotnie medaliści mistrzostw Europy i chyba na ich największy sukces przytrafił się właśnie przy okazji Rio 2016. Pokazują. Tak, sorry Michał? Coś tutaj, jakieś problemy dźwiękowe? Coś przycięło, no. A, tak jak później, tak? Powiedziałem już jakiś czas temu. No. Dobra, teraz mnie słyszycie? Tak, cały czas się słyszę. Dobra, to kiedy mówcie, bo ja mam się później, to chyba nie gram. Postaram się rozwiązać. Dobra, no ja tylko chciałem nadmienić, że właśnie wielokrotnie zdobywali medale Mistrzostw Europy, a na pewno ich największy sukces przytrafił się przy okazji Rio 2016, gdzie zdobyli srebro właśnie po tym przebojowym turnieju, w którym wyrzucili Kantego Łośka najpierw w pierwszej fazie, potem kilka znakomitych pari spotkali się z Bruno i z Alisonem w finale, gdzie przegrali 0-2, co prawda, ale myślę, że wynik, no raczej byli zadowoleni. No to na pewno. I tak jak patrzę, no chociażby po tych wynikach teraz ostatnich, to mimo, że to nie jest jakaś para, którą teraz zdobywała medale, no to teraz chyba ostatnie 3 turnieje, 3 piąte miejsca, tak? Dobrze mówię? Tak na szybko rzuciłem, co oznacza, że faktycznie ten poziom mają i bez problemu można ich zaliczać do kogoś, kto może spokojnie się wbić te top 4 na tych igrzyskach, także na pewno będą niezwykle groźną parą, niezwykle groźnym przeciwnikiem już w fazie grupowej. Choć są to, tak. para turniejowa, która się lubi rozpędzać. Tak. Po części, nie wiem później jak jest właśnie z losowaniem na igrzyskach, ale trochę się ucieszyłem, że właśnie Kanty ma ich w grupie, bo właśnie no, mega niewygodna para. No, wiele razy mieliśmy okazję zobaczyć, jak wyrzucałem czy jednych, czy to drugich naszych biało-czerwonych z turnieju, więc myślę, że tutaj lepiej trafić gdzieś w grupie niż tam w jakiejś 1/8 finału, czy 1/4. No, też akurat tam będzie takich par niewygodnych pewnie z 16, więc... Myślę, że to akurat nie ma większego znaczenia, bo prawda jest taka, że faktycznie po wyjściu z grupy zacznie się już taka, no takie prawdziwe igrzyska, że tak powiem, więc no tak. To będzie walka na całego i no i na pewno będzie decydowały gdzieś tam mentalne przede wszystkim, myślę, aspekty, no bo te pary są na tyle wyrównane, że gdzieś tam pojedyncze zagrania, bądź też po prostu to z kim lubi bardziej grać, zdecyduje. No właśnie, nie macie panowie wrażenia, że chociażby taka para, nie wiem, jak Brauer-Musen czy Niemcy leżą bardziej, przynajmniej Kantemu i Łośkowi, a takie pary rosyjsko-włoskie niekoniecznie, tak patrząc na ich grę i wyniki? To na pewno. Znaczy, ja generalnie myślę, że to Lewikler będzie troszeczkę słabiej grał na tych igrzyskach niż Nicolai, natomiast no, Brauer ewidentnie leży bardzo. Łośkowi z Kantem. Więc. Co, zostaliśmy sami u solku? Rudy już wraca. Już wraca. Tak, ale będę musiał za chwilkę kończyć. W każdym razie tylko na szybko powiem, że tak, że generalnie na pewno Włosi mniej leżą niż te pary, niż chociażby właśnie para z Niemiec. I tak samo mi się wydaje, że chociażby Brazylijczycy też bardziej zdecydowanie leżą Łośkowi. Także no, na pewno lepiej mieć ich w grupie niż i potem zobaczyć, co będzie dalej. Jasne. Dlatego myślę, że całkiem spoko, że teraz się trafili. Aczkolwiek mecz będzie sam w sobie bardzo ciekawy. To jest chyba ostatni pojedynek w tej grupie w okolicach końca lipca, więc z pewnością będą spore emocje. Łysolku, chcesz coś dodać jeszcze o Włochach? Nie, wydaje mi się. Spoko. Rudy, ty masz jeszcze czasu? No ja właśnie niestety muszę uciekać, bo już się do mnie dobijają, więc może mi się uda jeszcze wrócić za parę minut, ale nie obiecuję. Także
Także dobra. Dzięki wielkie za tyle, ile się udało pogadać i mam nadzieję, że jeszcze się uda pogadać w przyszłości. Trochę się zgadamy bardziej na godzinę i wtedy będzie wszystko jasne. Sorry, biorę to na siebie. Dzięki, że byłeś. No, ja też nie mówiłem, że będę musiał uciekać. No, dzięki wielkie, na razie. Hej. Trzymaj się. Na razie. Dobra, chłopaki, słyszycie dobra. Mnie już, czy nadal opóźnienie? Nie, jest git. O, no dobrze. Rudy jak na kierowcę no, także... Ubera, całkiem spora wiedza, co? Prawda. Coś tam wie, coś tam się popisał, więc fajnie, że padł. Co do Włochów jeszcze, no to kurde, no ja mam wrażenie, naprawdę, przed każdym meczem, jak tylko widzę, że są w drabince, czy na Fijała, czy na Kantego i Łośkę, to wiem, że będą duże kłopoty, więc tu akurat wiem, że zdecydowanie lepiej, że są teraz w tej grupie. Chociaż nie wiadomo, czy później na Fijała nie trafią, chociaż prawdopodobnie są mniejsze. Mega niewygodni, potrafią wygrywać, potrafią grać trudne mecze pod presją, co pokazały co prawda te mistrzostwa Europy w zeszłym roku, które bo rozmawialiśmy ostatnio, że przez jedną piłkę niby wygrali, ale tam pamiętajcie, że tam był wysoki wynik w tiebreaku dla Kantego i cały czas tą presję trzymali, tak? Więc tam nie jest, że 3 punkty w plecy i jak Rosjanie odpuszczają łeb na dół i koniec, tylko tam jest non-stop ta presja i właśnie czy Nikolaj na zagrywce, czy w bloku potrafi te kilka punktów szybko zniwelować. Więc to jest taki aspekt, który powoduje non-stop stres, niezależnie od tego, czy jest 16-10, czy 20-19, należy czuć respekt non-stop co do tej pary. Przejdźmy może do Tolei Wicklera. Michał, mówiłeś, że masz stronkę, możemy wyświetlić tę ich stronę wizytówkową. Tak, no chłopaki tutaj marketingowo zdecydowanie dużo lepiej sobie radzą niż włoscy konkurenci. Zarówno jak przeglądają... No jak wszystkie pary niemieckie, kurde. Tak, tak. No oni są krok do przodu chyba przed wszystkimi. Więc tutaj mają własną stronę, mają wszystko opisane. Radzę z ciekawostkami, co prawda po niemiecku, więc za dużo tutaj nie zdążyłem jeszcze doczytać i przetłumaczyć, ale możemy się przeklikać przez nią i na pewno nam to przybliży. Powiedz, ty mówisz po niemiecku, ja? Uczyłem się 3 lata i nie mówię nic. Spoko, ja 10 i też chyba nic, więc... Więc nie będę się podejmował, ale fajnie, że mają coś takiego. To z pewnością dobrze wpływa na wizerunek. Odnośnie tych par niemieckich, to tam możemy wymienić nawet kilka albo kilkanaście, które ma swoje strony i dobrze prowadzi social media. Także tutaj pod tym kątem są wzorem do naśladowania. Nie wiem do końca, co było teraz w stole. Była to jakaś kontuzja. Przez ostatnie kilka miesięcy też walczył z tym powrotem do zdrowia. Wickler grał z innymi partnerami na różnych turniejach, co za chwilę będziemy mogli zobaczyć, jak wyświetlimy ich ostatnie wyniki. Więc trudno mi powiedzieć, aczkolwiek gdzieś słyszałem komentarz, że to jest taka para, która pokazała w Hamburgu 2019, gdzie zdobyli wicemistrzostwo, że jest w stanie się przygotować właśnie na jedną docelową imprezę w roku. No i pytanie, czy waszym zdaniem też tak jest, że mimo gorszych wyników są w stanie ponownie odpalić i tak jak odpalili w Hamburgu, lecieli, naprawdę bardzo dobrze grali, bo oglądałem kilka ich meczów, to nie były przypadki, że oni wygrywali te mecze, tylko faktycznie grali bardzo pewnie i od meczu do meczu kroczyli po ten medal, byli o włos od złota, bo tam był tiebreak w finale. No, ja dzisiaj sobie rzuciłem okiem na ich mecz z Kantem i Łośkiem, również z Hamburga, z finału World Touru 2018. Mhm. No i mecz dosyć ciekawy. No ale duży zagotował się w końcu z tiebreaka, bo mieli bodajże 2 i skończyło się do 12 do 13. No i to takie błędy typu sęk bezpośrednio z przyjęcia po flocie, więc no można ich na pewno złamać. Jako, że są dosyć młodzi, bo to jest jeszcze 27-latek, to może nie najmłodszy, no ale... Tole jest 9-7 chyba, on jest tak, 97 rocznik. 9-7 i 9-5, Tole Wickler. Więc ile lat? 24, tak? 24. No to więc wtedy, jak mówisz, 2018 to był ich pierwszy sezon. Pamiętam, że zaczęli grać jakoś chyba od Iranu w tym sezonie, 2018 rok. Kończyli już 4. miejsce na finałach World Touru, więc całkiem nieźle. No Tole wtedy miał ile? 21 lat, tak? Więc też myślę, że mental jeszcze nie ten. A i tak fajnie pograli. No i technika też taka dosyć nieoszlifowana, że tak powiem. Juniorska. No,
Tak, tak. Bo Wittler bardzo, bardzo fajnie, dynamicznie, mocno ładnie poukładany. Natomiast Tolen, no jest duży, 2,06 bodajże. Tak, czy więcej? Tak, 2,6? Okej. Okay. 2,6. Jest bardzo duży. No natomiast no, te ruchy można by troszkę lepiej wykonywać. No ale nie wiem, no, mieli trochę dobrych wyników. Tak, no jak spojrzymy na taki całkowity timeline ich kariery, no to powiedzmy 2018 zaczynali, doszli do tych finałów World Touru, więc całkiem niezły sezon musieli mieć, bo tam na ten finał World Touru łapało się tylko 10 par. Następnie 2019 rok dla nich przełomowy, bo zdobyli te wicemistrzostwo świata, 2020 w zasadzie nie było, był jeden turniej i 2021 tole kontuzja i koniec, więc w zasadzie trudno powiedzieć, jak ta kariera ich się toczyła od tego srebra na Mistrzostwach Świata, tam bodajże były jeszcze 2-3 turnieje, które nie poszły im tak dobrze, ale gdzieś tam byli chyba w top 8 w 2 czy 3. No i tak będzie wielka zagadka, bo grać potrafią. Wielki mecz zagrali na tych Mistrzostwach Świata w półfinale, pokonując właśnie wtedy pretendentów do złota Mola i Soruma. To było w ogóle mega zaskoczenie. Molsorum wygrywali wtedy wszystko za złoto za złotem i w tamtym turnieju również wygrali pierwszego seta. Nagle drugiego wygrali Niemcy i kurczę, coś tam się zaczęło dziać. W tiebreaku też prowadził Mol podrażniony. 8-6 czy 8-7 było na zmianie z przewagą jeszcze zagrywki. No i nagle się zrobiło, kurczę, 14-11 dla Niemców i nie chciał w to uwierzyć. No i ten Tole właśnie ze swoją techniką, gdzieś tam jakimś plasikiem niepewnym za blok Mola skończył mecz i dopiero wtedy chyba uwierzyli, że faktycznie są w finale Mistrzostw Świata i potrafią grać. No, zdecydowanie, no to nie są takie typowe plasy montażowe. Co jeszcze ciekawe, w tym meczu z 2018 roku Kanty z Łośkiem grali jeszcze bardzo, bardzo szybko. Tutaj było widać zasadniczą różnicę względem tego, co się dzieje teraz. No teraz praktycznie 90% piłek, typowa wystawa dla Kantego do anteny, dla Łośka normal. No a tam myślę, że około 60-70% piłek nawet po przyjęciu biegali quickie. No i rzeczywiście można było dostrzec, że Tole w bloku nie radzi sobie zbyt dobrze, no bo często był poza timingiem. No i nie blokował. Po prostu nie blokował zbyt dużo. Także no może to jest taktyka, no ale to się okaże. Nie wiem, kiedy Kanty z Łośkiem grali na nich ostatni raz, czy to był wtedy jedyny raz, czy potem jeszcze się mierzyli ze sobą. Ale kurczę, no na takich wysokich blokujących, trochę nieskoordynowanych, bo tak trzeba nazwać Tole, że nie jest super skoordynowany, no to może faktycznie ta taktyka na szybkości będzie okej, okay, nie? No mi się tak wydaje, zdecydowanie. No, im mniej skoordynowany ten duży blokujący, tym mniej należy mu dawać czasu, no bo jeżeli spokojnie się ustawi i nie musi biegać po tym boisku, no to naprawdę parametry są solidne i ciężko wtedy kończyć te piłki. Weźmy też pod uwagę kalendarz rozgrywek igrzysk, ponieważ pierwszy mecz, tak jak wspomnieliśmy, Polacy, polskie pary rozgrywają z parami raczej, z którymi nie powinni mieć problemów, czyli Kanty gra pierwszy z Japonią. Niemcy grają z Nikolajem, tak? Dużo od tego wyniku będzie zależeć, ponieważ drugi mecz z Niemcami, jeśli oni przegrają swój pierwszy, będą grali pod dużą presją, tak? Bo dwie porażki w grupie już potem oznaczają praktycznie awans co najwyżej z trzeciego miejsca, albo mecz lucky loser, co jeszcze jest gorszą opcją. Więc jestem ciekaw, jak to może zadziałać też na nastawienie meczowe. No na pewno ciekawy aspekt, tym bardziej, że to będą ich pierwsze igrzyska, tak? Tak, tak. Także no takie imprezy jeszcze w życiu nie przeżyli, a do tego jak dojdzie presja tego typu, że to drugi mecz, jeżeli teraz się nie ułoży, no to najprawdopodobniej już fajrant, no bo no wiele się nie da zdziałać. No może to działać na naszą korzyść. Michał, masz może otwarte wyniki Tole i Wicklera z tego roku? Z tego roku tak, mamy. No. Mamy 9 miejsce w kształt. 9 w Ostrawie, 25 w Soczi, Continental Cup wygrany w Madrycie. No i właściwie nic tutaj innego się nie rzuca w oczy z jakichś wyższych miejsc, w tym roku przynajmniej. No ale tak, na 9 miejsce najwyżej w kształt teraz niedawno.
Też widzę, bo też sobie otworzyłem, że właśnie na tym World Tour Finals ze wspomnianego roku 2019 jeszcze dorzucili kolejne sreberko, więc tamten sezon faktycznie był udany. Potem 2020 nawet nie grali w tym Katarze, zagrali tylko Mistrzostwa Europy, które poszły słabo, 17 miejsce, czyli odpadli zaraz po wyjściu z grupy. No i ten sezon faktycznie razem zagrali 5 turniejów, w tym jeden Continental. Więc też nie za wiele, cały Meksyk odpuścili. No i ostatnie dwa turnieje to Continental, to National Tour w Niemczech, albo w Szwajcarii, jakieś chyba zaproszenie dostali. Drugie miejsce 1 lipca, więc niedawno i w Kształt faktycznie dziewiąte. No dziewiąte to już taki wynik ok, powiedzmy jak na ten poziom. No, zobaczymy. Tu jeszcze ciekawostka. Tak, oni grali chyba też w niemieckim turze, co? Jak nie brali udziału w tych większych turniejach, to z tego co widziałem, tam w New Beach Order chyba wzięli udział. Nie wiem, czy razem, ale na pewno któryś z nich brał udział. Mhm. Okej, okay. No to też ważne, że coś tam robili. Pomiędzy, co ciekawe, rozmawialiśmy już o tym, że trenerem Tolej Wiklera jest Martin Olejnak, czyli były trener polskiej kadry, dobry znajomy Kantego i Łośka, no i pytanie właśnie, jak tutaj będzie lawirował taktyką na Polaków. No na pewno jest to argument za Niemcami, no ale ja nadal wierzę, że Kanty z Łośkiem zaprezentują się odpowiednio, no i wtedy takie niuanse nie powinny rzutować za bardzo. No też pamiętajmy, że Grzesiek Klimek był wtedy asystentem Martina, więc wie jak pracują razem, więc tutaj można powiedzieć, że przewaga owszem trochę po stronie Niemców, ale też można z tej współpracy 3-4 letniej poprzedniej wyciągnąć wnioski i na pewno Grzesiek Klimek też to zrobił. Także mamy przeanalizowane dwie pary. Trzeciej, tak jak wspominaliśmy, nie będziemy analizować o Japończykach, nie wiemy nic. Od tego zaczyna się turniej. Miejmy nadzieję, że Kanty z Łośkiem napędzeni, miejmy nadzieję, pierwszym zwycięstwem w nocy z soboty na niedzielę. Przyszły weekend przez kolejne mecze przejdą z dobrym nastawieniem. Z naszej strony na pewno będziemy chcieli wejść jeszcze do Was w niedzielę, kiedy skończymy turniej w Cieszynie. Łysolku, liczymy też na dobry występ z Twojej strony. Jakie plany okay. Minimum? Jakie cele minimum na ten turniej? Niedziela rano. No, niedziela rano? Minimum. Cel to niedziela, no ale zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie. Bartek właśnie do mnie pisze. Czy jest gotów? Jakiś trasztok zaczyna przed pierwszym meczem. No to nieuniknione z jego strony, więc musisz być gotowy. Tonący brzyd mi się chwyta. Prawda, to jego jedyna szansa. Także postaramy się jeszcze prześledzić wyniki z tych World Tourów, na których występują Polacy, czyli Sofia i Ruanda. Zobaczymy, jak tam pójdzie, czy wpadnie jakiś medal. Fajnie by było, bo zawsze to dobrze dla polskiego wizerunku, ale tak naprawdę nasze oczy powoli zwrócone na Tokio. Będziemy też relacjonować z poszczególnych Instagramów różnych drużyn, jak to tam w Tokio wygląda. Słyszałem już różne rzeczy, że posiłki muszą być jedzone w rękawiczkach na przykład, u jakiejś polskiej żeglarki to widziałem, więc myślę, że tam może być niezły Meksyk w tej Japonii. Zobaczymy. Tak czy siak, dzięki za dziś. Postaram się też zaprosić kolejnych gości. Rudy wpadł na chwilkę, ale tak jak mówię, biorę to na siebie, że trochę godzinowo się nie spieliśmy. Na pewno w zanadrzu mamy jeszcze kilka nazwisk, które pomogą wzbogacić nasz live i będziemy nadawać po raz kolejny za jakiś czas. Na czacie dzisiaj cisza, ale Janek na początku wspomniał, że ma ci fajne okulary. I że generalnie wszyscy super wyglądamy, więc dzięki Janek. Dzięki. Pewnie nawet siedzisz takie, na przykład takie... akurat teraz, więc... No poszedł gdzieś. Ktoś ja mówił, że dostał płyn do naczyń w pakiecie startowym. Serio? Tak. Dobra, dzięki panowie, ja też uciekam. Dzięki. Za roboty. Dzięki za dziś. Słyszymy się i widzimy niedługo. Trzymajcie się. Na razie. Dzięki wszystkim. Hej.